Dzień dobry Państwu, Marzena Płodzińska, burmistrz Pyrzyc. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku programu z cyklu Ludzie z pasją, a dokładnie Pyrzyczanie z pasją. W pierwszym odcinku naszym bohaterem był Antoni Ignaś, którego pasją było strzelectwo sportowe. Dzisiaj gościmy w Pyrzycach u Artura Zambrzyckiego. Dzień dobry, Artur. Dzień dobry, dzień dobry. Pasją Artura jest hodowla gołębi pocztowych i dzisiaj będziemy o gołębiach mówić dużo. Ja chciałabym tylko dodać, że program realizują ze mną Piotr Świkliński, telewizja kablowa Aura i Ryszard Tański, Puls Powiatu. Teraz Artur. Ja troszeczkę się poczytałam, dowiedziałam, wiem, że jesteś hodowcą już takim zaawansowanym. Jesteś członkiem Polskiego Związku Hodowców Gołębi. To jest okręg Szczecin, oddział Pyrzyce. Tak, nawet jest tutaj numer. 0307. Właśnie. Jest mnóstwo nagród, ale o tym po kolei. Zaczniemy od początku. Artur, skąd ta pasja? Dlaczego gołębie? Za co kochasz gołębie? No, kocham przede wszystkim je za to, że potrafią wracać z dalekich odległości i szybko wracać. I kiedy się zaczęło? Oj, od wczesnego dzieciństwa, aczkolwiek no, miałem przeszkody, bo mój tata nie zgadzał się na gołębie. W wieku 15 lat troszeczkę się zbuntowałem wbrew jego woli. Z wujkiem przyniosłem pierwsze moje gołębie, no i tak się zaczęło już praktycznie od 15 roku życia. I wtedy je pokochałeś. No i to bardzo. I to bardzo. Może tak, Artur jest rodowitym mieszkańcem gminy Pyrzyce. Twoja poprzednia miejscowość, w której mieszkałeś, to Turze. I teraz mieszkasz w Pyrzycach. Od 28 lat już mieszkam w Pyrzycach. I te gołębniki, które widzimy za nami, to są właśnie te gołębie, ale to nie tylko te gołębniki tutaj. No tak, no od dwa lata temu zbudowałem jeszcze jeden gołębik na firmie, no i w tym roku jeszcze jeden dodatkowo, także troszeczkę się rozwijam. No tak, troszeczkę. Artur, powiedz nam, jak wygląda twoja hodowla, ile gołębi i jakie gołębie? Moja hodowla, zresztą jak u każdego hodowcy gołębi pocztowych, wygląda tak, że musi być stado dorosłych gołębi, czyli to są gołąbki, które są od pierwszego roku życia i starsze, które biorą udział w lotach gołębi dorosłych. Na te loty składa się 13-14 weekendów, czyli co weekend, w każdą sobotę bądź niedzielę są gołębie wywożone i one się ścigają. Kończą się loty gołębi dorosłych, zaczynają się loty gołębi młodych, które są tutaj z lewej strony i to są gołębie, które wylęgły się w tym roku. No i oprócz tego każdy hodowca też posiada taki gołębnik rozpłodowy. To są gołębie, które kupuje się od hodowców, którzy osiągają super wyniki. No w tym przypadku ja mam od trzech takich hodowców, jednego z Polski, którego serdecznie pozdrawiam, byłego trenera Górnika Zabrze, Marcina Bochynka. No, pozdrawiamy. I mam też od dwóch mistrzów Niemiec, mojego dzisiaj też przyjaciela, Dietmayera. I też z takiej potężnej hodowli, bardzo dobrej hodowli z południa Niemiec, ze spółki hodowlanej Fuchs & Wolf. No, to na tą chwilę, bo moja przygoda z gołębiami tak poważnie już się zaczęła w 2000 roku. Kiedy poznałem kolegę z Niemiec, konkretnie z Greifswaldu, hodowcę, bardzo dobrego hodowcę. Ta nasza przyjaźń zaczęła się tak, że jego gołąbek przyleciał do mnie na parapet do domu i dał się złapać. No i jak dał się złapać, to ja tego gołąbka troszeczkę doprowadziłem do siły, no i wypuściłem i napisałem mu karteczkę, którą wcisnąłem za obrączkę, że jestem młodym hodowcą z Polski. No i napisałem datę, swój adres.
I po 10 dniach przyszedł list z podziękowaniami i wtedy Karsten napisał, że za ten hojny gest może mi podarować 10 dobrych gołębi. I tak zrobił? I tak zrobił, tak. Ale to, drodzy Państwo, ciekawa bardzo historia, tylko myślę, że ten gołąb to tak, on chyba wiedział, do kogo leci. Myślę, że tak. No ja dużo szczęścia mam w swoim życiu, także poznając właśnie takich ludzi, że gdzieś zaufają mi i jakoś się otwierają i ta nasza przyjaźń trwa dosyć długo. Bardzo fajna historia. A powiedz mi, utrzymujecie kontakt, jest Twoim przyjacielem, tak? No tak, około 30 lat już odwiedzamy się regularnie. Raczej on częściej mnie odwiedza, bo ja za bardzo nie mam czasu. Ale tak, jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym. Przynajmniej 2-3 razy do roku się odwiedzamy. A czy osa, proszę Państwa, muszę się tutaj przegonić, bo mnie gryzie. O, też chce z nami pogadać chyba. A czy on to też była ta osoba? No nie. Dobrze, proszę Państwa, musieliśmy mieć krótką przerwę techniczną, bo osa jednak nie odpuściła i musieliśmy ją przegonić, z Arturem udało się, więc mamy nadzieję, że nie wróci. Przechodzimy do ciągu dalszego naszej rozmowy. Zatrzymaliśmy się na Twojej przyjaźni, współpracy z Karstenem, tak? Dobrze tak, mówię? Tak, Karsten Reba. I to on właśnie wprowadził Cię w te tajniki tej hodowli już takiej na poważnie i takiego sportowego zacięcia, jeżeli chodzi o gołębie, tak? To tak, Karsten, tak jak wcześniej powiedziałem, zasilił mnie w materiał, czyli za tą moją postawę przywiózł mi 10 gołąbków. Przywiózł mi też zegar do konstantowania, gdzie na tamte czasy to już taki byłem naprawdę, już fajnie było, że ja miałem swój własny, bo inni hodowcy mieli kilku zegar, do którego przynosili swoje gołąbki, a ja już miałem wtedy własny swój, także to było też super. No i oczywiście nauczył mnie hodować gołębi, bo to jest podstawa tego wszystkiego, bo nie tylko materiał, a jak się posługiwać tymi gołąbkami, jak je karmić. Także... Bo od tego momentu postawiłeś właśnie na te gołębie już takie z rodowodem, tak. Które są, które dzisiaj są mistrzowie, mistrzynie, mistrzowie i jakby w tym kierunku, od tego momentu w tym kierunku poszedłeś. No tak, jak w każdym sporcie, czy to będzie sport, nie wiem, piłka nożna, czy konne wyścigi, tak samo z gołębiami. No jest bardzo ważny ten materiał, czyli też mi Karsten uświadomił, że z konia pociągowego nie zrobi się sportowca, także... A ty jesteś w stanie tak rozpoznać od razu tego gołębia, jak już tak go, nie wiem... Znaczy, każdy dobry sportowiec ma swoje walory takie, które widać, że coś z niego może być, aczkolwiek to nie jest regułą. Ale jak się kupuje gołębie, to kupuje się gołębie od hodowców, którzy mają, powiedzmy, pokolenia latają, czyli dziadek bardzo dobrze latał, babcia dobrze latała, ojciec, wujek, to wtedy jest prawdopodobieństwo, że te geny gdzieś tam się odezwą i coś można wyhodować. Nie? Do sukcesów za moment, bo ich jest naprawdę dużo i jest o czym mówić, ale zanim przejdziemy do sukcesów, to powiedz tak, jak wygląda Twój dzień? Jak wygląda w ogóle, jak ty dbasz o te gołębie, jak wygląda dbanie o ich higienę, czy mnie karmisz, czy ty może jakieś takie, nie wiem, że jakieś specjalne odżywki są, nie wiem, no tak opowiedz nam o tym, jak o te gołębie dbasz. To na początek powiem może o tym, jak wygląda mój dzień. Wstaję gdzieś około 5:30 codziennie rano, przed pracą przychodzę do gołębi, karmię te gołąbki, poję. No i w 6:30 idę pod prysznic i na 7:00 do pracy. Po pracy wracam między 17:00 a 18:00. Zjem obiad, który mi żona przygotuje. Chwileczkę porozmawiamy, no i obowiązki, treningi. Muszę zrobić trening samcom, później samiczkom. W sezonie lotowym gołąbki są w celibacie, nie są razem, są osobno. Nagroda, jak wrócą z lotu, to właśnie jest przebywanie razem. Czyli kończy się celibat. Tak. Przez cały dzień, jak wrócą, mają wszystko, co mogą mieć. A czy mnie karmisz? Generalnie moje gołąbki dostają z przynajmniej 20 paru rodzajów nasion, karmę.
Także wymieniać to jest dużo tego wszystkiego. Czyli rozumiem, to są, że... To są nasiona zbóż. Mhm. To nie są żadne pasze, to nie są żadne jakieś ekstraty. To czyli są... ekologicznie wszystko. Tak, jestem bardzo ekologiczny. No właśnie. Dobrze, a... To połączenie z pracą zawodową na pewno i rodziną jest na pewno ciężkie, bo to też święta, nie święta, no trzeba dbać i trzeba być. I to nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, wydarzy się coś i mówisz sobie jutro odpuszczę. Nie można. No nie, przy gołębiach nie ma urlopu. A powiedz mi te loty, jak to wygląda? Ty je wozisz, wypuszczasz? Jak wygląda ta... Ja należę do, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. To polega na tym, że zdajemy gołębie, mamy punkt wkładań, wszyscy hodowcy spotykają się o określonej godzinie na punkcie wkładań i komisyjnie każdy hodowca zdaje swoje gołąbki i one są wtedy pakowane do tak specjalnie przeznaczonego samochodu, którym są później wywożone. Wcześniej, przed tym lotem, który zawsze jest w weekend, staram się trenować je osobiście, czyli przynajmniej dwa razy w tygodniu mam taką specjalną przyczepkę, później pokażemy, taką przeznaczoną do gołębi, pakuję je wszystkie i wywożę na 50 km na taki trening darmowy, że tak powiem, bo tutaj za to punkty nie są liczone, bo za każdy lot konkursowy są punkty liczone. Czyli te konkursy, bo teraz przejdziemy do tych osiągnięć, ale jeszcze nie do tego najważniejszego, dlatego chciałabym, żebyś powiedział o tych wszystkich, bo tych nagród masz całe mnóstwo. To są chyba wszystkie możliwe nagrody, jeżeli chodzi o okręg, o rejon, o też i Mistrzostwa Polski. No tak. Jest tego naprawdę bardzo dużo, to są duże osiągnięcia. To też wygląda tak, że to jest zbieranie punktów, tak? Bo to nie wygląda tak, że wypuszczacie, one się jakoś tam ścigają, żebyśmy... One się ścigają na każdym locie, bo sezon gołębi dorosłych ma w planie 14 lotów. I każdy lot jest bardzo ważny, czyli nie można zlekceważyć żadnego lotu, bo jak się zlekceważy lot, to się wypada już z listy. Także każdy lot jest ważny i te punkty się sumują. Czyli jak się odbywa lot dzisiaj, on zdobywa punkty, za tydzień następne punkty i te punkty się sumują na ogólny wynik. Oczywiście są jeszcze w tym naszym tutaj sporcie kategorie, czyli gołąbki ścigają się w krótkich dystansach, ścigają się w średnich i w długich. No ja specjalizuję się w każdych, także w mojej hodowli uważam dobrego sportowca, który będzie się ścigał z każdej odległości i z tej każdej odległości będzie zdobywał jak najlepsze nagrody. To teraz opowiedz o tych wszystkich nagrodach takich, no najważniejszych, poza tą, do której, której poświęcimy oczywiście odrębne pytanie. Od 2020 roku, jak może inaczej powiem, wcześniej, w 2018-2019 roku, kiedy moja sytuacja rodzinna już się ustabilizowała, jeżeli chodzi o dom, o firmę, postanowiłem z żoną, że chciałbym zainwestować troszeczkę w materiał taki sportowy. No i jak to... Ja nie mam umiaru i jak pojechałem do jednego hodowcy, drugiego i trzeciego, to przywiozłem tych gołębi naprawdę bardzo dużo. Ale to też było, to było strzał w dziesiątkę, bo w 2020 roku na 12 konkurencji, które są w sezonie, wszystkie 12 były moje, czyli wszystkie pierwsze miejsca wygrały. Pięknie. Także opłacało się ten ruch, który zrobiłem. W 2021 oprócz lotu maratońskiego, którym byłem drugi i takiej konkurencji intermistrzostwa, też który byłem drugi, to też wszystkie pozycje pierwsze były moje. To nakręcało do następnych. No tak, no w 2002 roku tak samo, jeżeli chodzi o konkurencję z list podstawowych, gdzie wspomnę, że już w 2022 roku lotowałem dwoma drużynami, bo i tą z domu i tą z firmy. To pierwsze i drugie miejsca są albo z domu, albo z firmy, także pozabierałem te pierwsze ale i drugie. Wszystkie były twoje? Tak. Wszystkie były twoje.
Przepraszam, intermistrzostwo kolega. Ja jestem drugi. O tak. Czyli poza olimpiadą, o której powiemy, to te wszystkie, które osiągnąłeś najwyższe, to były mistrzostwa. No, dwa razy osiągnąłem generalne mistrzostwo okręgu, czyli do okręgu się zalicza 11 oddziałów, to około 1200 hodowców. To dwa razy zdobyłem generalne mistrzostwo okręgu, zdobyłem mistrzostwo w kategorii A krótkie dystanse, zdobyłem mistrzostwo w kategorii C długie dystanse, także w okręgu też czołowe nagrody zdobywałem, ale taką szczególną nagrodą w 2021 roku to było najlepszy gołąb w Polsce w kategorii długi dystans. Zdobył pierwsze miejsce. Co później się okazało, że stał się też najlepszym gołębiem na świecie, który też zdobył złoty medal. No i co ukoronowało to wszystko, to olimpiada, która odbyła się 14 i 15 sierpnia w Rumunii, w przepięknej miejscowości Oradea. Spośród 37 państw mój gołąb znowu wygrał w kategorii I, czyli to są długie dystanse, zdobywając złoty medal. Czyli masz olimpijczyka. Mamy olimpijczyka. Tak, i do tego medalistę złotego. Dwa złote medale na olimpiadzie w Rumunii. Proszę Państwa, tak. To naprawdę jest osiągnięcie na skalę kraju. O, tak, no oczywiście to jest osiągnięcie na, na skalę oczywiście świata, ale chodzi mi o hodowców tu krajowych. To jest bardzo duży wynik na skalę. Ale i świata, i kraju, no wspomnę, że okręg szczeciński, który zrzesza około 1200 hodowców, prawie od 80 lat istnieje, jeszcze nikt nie miał olimpijczyka. Byłeś na miejscu, łezka ci się zakręciła, jak to usłyszałeś, jak był hymn? Tak, jak już przeczytali moje nazwisko, to już moje serce nie wiedziało, gdzie ma swoje miejsce. Jak wszedłem na podium, dostałem medal, został założony na moją szyję i właśnie jak hymn zagrał, to zresztą tak jak teraz już się wzruszyłem, łzy szczęścia płynęły, tak. A ten olimpijczyk to? Elliot. Właśnie, proszę Państwa, my w Pyrzycach mamy olimpijczyka. Pamiętajmy o tym, jest Elliot. Tutaj pewnie nieraz frunie nad, tak, tu? No już nad teraz, miastem, czy nie? Znaczy już teraz nie, no. Teraz tak. już nie będzie fruwał. On teraz będzie dostawał najlepsze samice, które będą miał w swojej hodowli i hodował po nim z myślą dzieci takie jak on. No, ale to znaczy, że on będzie brał jeszcze udział w... Już nie. Już nie, bo to jest straszne ryzyko, tak jak wcześniej powiedziałem, na gołąbki polują sokoły, jaszczębie, orły, także mógłbym go stracić. Rozmawialiśmy z Antonim Ignasiem i on na swoim ramieniu miał herb Pyrzyc, a powiedz mi, jak gołębie promują gminę Pyrzyce? Może jakiś mały herb na, nie wiem, na pierścieniu, czy tak na obroże? Jak to tam, jak to się nazywa? No właśnie... Może jakąś koszulkę mu szyjemy? No możemy mu założyć obrączkę dodatkową z herbem Pyrzyc. No i będzie ją pewnie dumnie nosił, bo to jest prawdziwy Pyrzyczanin. On się tutaj wykluł, on tutaj się wychował jako dziecko, on startował w zawodach jako młodzieniec i jako roczny gołąb już miał swoje sukcesy, bo był najlepszym gołębiem okręgu. No, jako dwuletni gołąb już jest olimpijczykiem, także, no tak. Także na pewno dumnie by nosił ten herb nasz. Czyli myślimy nad tym, w jaki sposób właśnie, nie wiem, koszulka, czy tak jak mówisz, obrączka. I no co, no gratuluję, naprawdę jeszcze raz wielkie gratulacje, to są duże osiągnięcia. Chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, że Artur, nasz mieszkaniec,
jest hodowcą gołębi i ma tak duże osiągnięcia. Ale mówimy o tym, że Elliot już nie bierze udziału, już teraz stawiamy na rodzinę, a ja mam pytanie, jak twoja rodzina na twoją pasję, a są z nami, jest żona Monika, jest syn Olek, zapraszam was, są tutaj z nami i nie będę pytać ciebie teraz, zapytam ich, jak oni tą pasję, to, że akceptują, to na pewno. To może od Moniki. Dzień dobry. Dzień dobry. No, pasję męża na pewno akceptuję. Z tą pasją już żyjemy od początku naszego małżeństwa. Także od 96 roku, 94 praktycznie, jak jesteśmy razem. I ta pasja cały czas jest z nami i w codziennym naszym życiu cały czas. Ale gołębie mają trochę więcej czasu z Arturem spędzają niż małżonka czasami, prawda? No, ale mąż się stara, także tutaj muszę zwrócić honory, bo mąż się stara, także każdą wolną chwilę to stara się wykorzystać, żebyśmy mogli być razem i być jak prawdziwa taka rodzina. No, ja powiem, no i całą noc jesteśmy razem. Najważniejsze, że się wspieracie i żona akceptuje pasję. Olek, ty myślę, że będziesz kontynuował pasję taty? Wspierasz, pomagasz? Jak ty tutaj tacie pomagasz przy hodowli gołębi? Znaczy na chwilę obecną pomagam w taki sposób, że wyjeżdżam na treningi albo też jak tata był na olimpiadzie, a potem jeszcze na wakacjach, no to musiałem tutaj się zajmować tym wszystkim, a tego jest naprawdę dużo, jak się jeszcze wstaje z samego rana, żeby to nakarmić, bo do każdego gołębnika trzeba podejść, wszędzie nasypać karmy, wszędzie nalać wody, a jeszcze czasami trzeba coś do tej wody dosypać, jak są chore czy coś, tam cała rozpiska była, no to trochę ciężko. Starałeś się sprostać. No starałem się, nie wiem jak mi poszło, ale chyba tata jest zadowolony. Ale ja dodam, że poszło dobrze, bo w momencie, kiedy byliśmy na urlopie, prawie 3 tygodnie nas nie było, to Aleksander i mój brat Daniel zaczęli lotować młode gołębie i młode gołębie po drugim locie, gdzie to oni lotowali, są na pierwszym miejscu. Nie? O, brawo! Także myślę, że poszło im bardzo dobrze. No ale będziesz kontynuował? No bo przecież, słuchajcie, drodzy Państwo, bo to widać jest z kamery i ja też to widziałam na zdjęciach, ale jak się jest tutaj na miejscu i widzi się ten gołębnik, który z tego co wiem, bo rozmawialiśmy wcześniej, Artur sam stworzył i sam go zbudował, sam go wymyślił, no to jest po prostu wow i to jest, no to trzeba zobaczyć, tego się nie da opowiedzieć. Ja no, nie mogę zachęcać do wycieczek tutaj, ale naprawdę to jest szacun za to, co tu jest i to, w jaki sposób to wymyśliłeś, jest naprawdę przepięknie, jak mogę powiedzieć. I te gołębie mają tutaj, no jak w raju chyba, co? Bo są tak zadbane. Jeszcze pewnie wejdziemy do gołębnika, zobaczymy w środku, ale to pokazuje, jakie masz serce właśnie do gołębi i to, że cię to rodzina wspiera. No tak, jestem bardzo, bardzo wdzięczny mojej rodzinie, że bardzo mnie wspierają, bo Aleksander tak szybko powiedział, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo mi pomaga, bo teraz już jest w domu, bo skończył studia, ale gdy loty się zaczęły w maju, to jeszcze dalej był studentem, to w każdy wtorek i w każdy czwartek przyjeżdżał wywozić moje gołębie na trening, także poświęcenie niesamowite. Dla młodego chłopaka. Tak. No a właśnie, córka Ania. No, Ania owszem, obydwoje. Ania podkłada klatki, które naganiamy gołąbki, Olek je wynosi i razem jadą, wypuszczają. Także jedno i drugie bardzo jest aktywne. Czyli będziecie kontynuować, nie ma wyjścia. Zobaczymy też. Nie wiem, czy bym miał czas na tyle. No to wszystko przed wami. Ja wam bardzo dziękuję za to, że wzięliście udział, że tutaj no, jesteście razem z Arturem, za to, że się zgodziliście wziąć udział w programie. My jeszcze, proszę państwa, przejdziemy zobaczyć, jak w gołębniku. Myślę, że Artur pozwoli nam dotknąć, podtrzymać te gołębia, szczególnie tego olimpijczyka, bo to jest, no, to jest naprawdę ważne. I myślę, że nie, na takiego gołębia chyba każdy hodowca czeka całe życie, nie? Tak mówią. Tak, to jest marzenie każdego hodowcy i ja naprawdę z całego serca życzę, żeby każdy hodowca mógł przeżyć taką chwilę, jaką ja przeżyłem, bo to jest tak normalnie nie do opowiedzenia. To jest coś takiego niesamowitego, że naprawdę życzę. Trzeba to przeżyć. Życzę, żeby każdy mógł to przeżyć. A powiedz tylko króciutko jeszcze, co przed tobą, jakie plany, jakie sportowe wyzwania, co jest w planach i czego my mamy ci życzyć? Jak się życzy hodowcy gołębi, jakie życzenia się oczywiście składa? Po prostu dobry lot. Aha.
A jakie plany? No, mam już takie plany, no mam taką następczyni Eliota, która w tym roku się już super wykazała, bo samiczka, która ma 2 lata, na 5 lotów zdobyła 2 razy pierwszą nagrodę, raz drugą, gdzie mój gołąb też ją wyprzedził, tylko wcześniej się odbił. 13 i 34 konkurs. Wspomnę, że w takich zawodach bierze około 3,5 tysiąca gołębi udział, także te czołowe nagrody, nawet ten 30 konkurs, to jest bardzo dobry konkurs. I myślę, że ona jeszcze na przyszły rok popracuje nad tym, żeby też ewentualnie załapać się na olimpiadę. A, to ja ci oczywiście życzę tych dobrych lotów, życzę kolejnych, myślę, że nie tylko ja, wszyscy mieszkańcy pewnie też będą trzymali kciuki. Wierzymy, że kolejne olimpiady są twoje i tego ci życzymy, znaczy twoich gołębi, które wyhodujesz. Bardzo dziękuję. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała na koniec, kochasz te Pyrzyce czy nie? Bardzo kocham, no. Mieszkam w Pyrzycach, wychowałem swoje, czy wychowuję, no może wychowałem, swoje dzieci razem z żoną Moniką. Prowadzę firmę w Pyrzycach, także ja jestem typowym pyrzyczaninem. Super. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję jeszcze raz Artur, tobie, Monika, Olek. Pozdrawiamy Anię, której z nami nie ma. I drodzy Państwo, za chwilę obejrzymy wszystko, jak to wygląda w środku. Ja zapraszam na kolejne odcinki właśnie z cyklu Ludzie z Pasją, bo już wiemy, że tych odcinków będzie naprawdę całe mnóstwo. My w Pyrzycach takich ludzi mamy bardzo dużo. Także jeszcze raz dzięki, pozdrawiamy i życzymy wszystkiego, co dobre dla Was, no i na dobrych lotów i olimpiady. Jeszcze raz, wygranej olimpiady, tak? Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Do zobaczenia.